A? Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Aha, dobra. Teraz będzie szukanie tych wszystkich bomb. Ja tu teraz się bardziej przejmuję tym rozbrajaniem niż... Rozbrajanie. To jest skrzynia, tu może być coś ciekawego. Turianin. Jest bomba. I rozbroimy sobie. Okej. Rzut to jest większa rzecz. Okej, to coś bariera, to co? Przepływ adrenaliny. Więc chodźmy dalej. A nie, stąd my przyszliśmy. Zezwolę nie chować broni. Jakieś osiągnięcie jest. Jest, możemy zbadać. No. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protea. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Nie, nie dotykaj go, to zbyt niebezpieczne. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Ah! Ah!
Aha, czyli już na nas polują. Ale i tak nas nie zabiją, bo jesteśmy zbyt epiccy. Pani doktor! Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Ten zaraz mi się nie podoba już. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie. Nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty, zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Nie przybył na Eden Prime tylko dlatego, że nienawidzi ludzi. Macie rację. Saren działa wspólnie z getami. Nie wiem dlaczego. To musi mieć jakiś związek z tym nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiem? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Okej. Zróbmy sobie chwileczkę, jakie to ma...
Jesteśmy bardziej, no chociaż nie wiem teraz, czy jesteśmy bardziej idealistą, czy renegatem. Ale chwila, o, ja sobie zobaczę, co my tu mamy. Pistolety, to jest później odblokuj strzelby, zaawansowany strzelec wyborowy, mistrzowski strzelec wyborowy. A strzelby, rzeź, zaawansowana rzeź, mistrzowska rzeź. Szkolenie szturmowe, odblokuj pancerz taktyczny. Zaawansowany przypływ adrenaliny, mistrzowski przypływ adrenaliny, rzut. Odblokuj podniesienie, zaawansowany rzut, mistrzowski rzut, podniesienie, zaawansowane podniesienie, mistrzowski podniesienie, kształcenie, odblokuj barierę, zaawansowana bariera, szturmowiec, urok, zastraszanie. No dobra. To ja to zapiszę. I ja się na teraz... O Jezus Maria. I ja się na razie z wami żegnam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku Mass Effecta, gdzie MC Patrykiem Shepardem dokończymy... Skończymy naszą historię, więc... Cześć, siema i nara. Hell yeah, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.